Cześć, witam Cię na kanale Zostanie Mus to miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, wybierać właściwe formy prawne, czy też lepiej zarządzać się przepływami finansowymi. Dzisiaj tematy związane z nazwą spółki. Wokół tego narosło mnóstwo mitów, na przykład, że jeżeli prowadzę dwie różne marki, niewiele osób o mnie wie to, że prowadzę markę Zostanie Mus, którą widać w internecie. Natomiast prowadzę również bardzo, bardzo dużo szkoleń z tematu zarządzania projektami i tak naprawdę pod jedną firmą rozliczam dwie marki. Marka Zostania Most to jest marka i ktoś, kto miał okazję u nas robić jakiekolwiek zakupy, wie, że faktury wystawiamy na firmę Twój Biznes od Podstaw. I to jest jakby najlepszy dowód na to, że nazwa spółki, którą widać na fakturze, nie musi się równać nazwie marki, którą prowadzicie. Więc w tym momencie możesz pod jedną firmą, pod jednym NIP-em rozliczać kilka marek. To jest, myślę, najbardziej kluczowa informacja, bo często mówicie mi, no dobra, ale przecież nazwa firmy musi być też sama z nazwą marki. Nie musi być, dlatego że to jest tylko nazwa marki, tylko lub aż. Nie wiem, co jest bardziej istotne, chyba jednak nazwa marki niż nazwa firmy. Natomiast nazwę firmy widać na fakturach, widać w kontakcie, widać w stopce, no bo tam musi być widać. Natomiast zawsze możesz komunikować się jako na przykład Justyna Broniaćka z Zostania Mus. Tak, w takim przypadku dokładnie takie same dane możesz podstawić pod siebie. Natomiast mimo wszystko, jeżeli chcesz zmienić nazwę spółki, to nazwa spółki wiąże się z tym, że musimy zmienić umowę spółki. W związku z tym będzie konieczna wizyta u notariusza. Żeby dokonać takiej zmiany, muszą zgodzić się na to wspólnicy. W związku z tym będzie potrzebna zgoda wspólnika do takiej zmiany, czy też wspólników. Co więcej, będą oni u takiego notariusza musieli się pojawić osobiście, bądź wyznaczyć pełnomocnika zgodnie z zasadami ustanawiania pełnomocników do podpisywania umów spółek. Jeżeli taka umowa zostanie zmieniona, będzie nowa nazwa spółki, to kolejnym krokiem jest oczywiście zgłoszenie zmiany do sądu rejestrowego, czyli do KRS-u. Jeżeli taka zmiana zostanie zarejestrowana, to wtedy informujemy urzędy, informujemy naszych kontrahentów, partnerów o tym, że nazwa spółki została zmieniona. Bardzo często w pierwszym okresie firmy posługują się dwoma nazwami, czyli na przykład jak prowadzić firmę, spółka z o.o., poprzednio Zostania Mus spółka z o.o. Tak, czyli bardzo często na fakturach wszędzie korzysta się przez jakiś krótki okres czasu z dwóch nazw, dlatego żeby wszyscy zdążyli jakby zapoznać się z tym, że taka zmiana miała miejsce. Więc jeżeli chodzi o zmianę nazwy spółki, to jeżeli chcecie prowadzić nową markę, inną markę, być może wcale niekoniecznie musisz taką umowę spółki z nazwą zmieniać. Natomiast jeśli uznajesz, że chcesz zmienić nazwę spółki, to wiąże się to z koniecznością zmiany umowy spółki. A jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat spółki z o.o., to bardzo serdecznie polecam Ci nasz poradnik Wadę Mekło Spółki z o.o., gdzie znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie tego, jak taką spółkę rzetelnie i skutecznie prowadzić. Bardzo Ci dziękuję za Twoją obecność, Twoją uwagę i do zobaczenia kolejnym razem.